Na razie. Włączamy. Lecimy z pierwszym materiałem, który na dzisiaj przygotowałem. 14 minut. Chcę się dowiedzieć paru rzeczy. Oczywiście kanał nie wiem, ale się dowiem. Lecimy. W przestrzeni internetowej co jakiś czas pojawiają się nowe osoby, które wchodzą do mainstreamu i zyskują znajomości czy rozpoznawalność wśród najpopularniejszych influencerów. Taki debiut zaliczył ostatnio Psychotrop, a to wszystko dzięki zaproszeniu do Aferek z Boxdelem i Wardęgą na czele. Dzisiaj gośćmi jest oczywiście Sylwester Wardęga. Dzień dobry. I Psychotrop. Dwa potężne komentarze, jakby patrzeć. Warto zaznaczyć, że zasięg tego programu to 40 tysięcy widzów na żywo, zaś ogólne dotarcie to setki tysięcy wyświetleń oraz prawie 550 tysięcy subskrypcji. Wróćmy jednak do Psychotropa. Przed słuchaczami przedstawia się on jako komentator, tiktokowy detektyw lub osoba, która ujawnia oszustwa internetowych person. Myślę. Dobra, to ja taki krótki statement, że jeżeli ktoś z was ma jakąś, w cudzysłowie, aferę, problem taki, że na przykład no, Sylwek tego nie weźmie, bo się nie klika, czy jakieś inne komentary, czyli na przykład nagłoście jakąś sprawę, to piszcie do mnie na Instagram psycho.666, bo ja takimi tematami się zajmuję. Psychotrop wystąpił w programie tuż po aferze, którą rozpoczął, udostępniając intymne nagranie Popka z psem. Patrząc po komentarzach, widowni spodobał się występ Psychotropa. Przeczytam teraz kilka opinii znalezionych pod tym materiałem. Szybko się odniosę, zanim tutaj pojawią się komenty, te komentarze. Odniosę się na szybciutko. Już na samym starcie widać, jaką narrację będzie prowadził nie wiem, dziennikarz, czy jak to, jak zwał, tak rwał. Osoba, która nagrywała ten materiał. Już widać, w jakiej narracji będzie wszystko. Zero, no nie jest to obiektywne według mnie i neutralne. Przyznam, że Psychotrop dobrze wypadł, pasuje do formatu aferek. Mam nadzieję, że to początek boosta Psychotropa. Fajnie się go ogląda, lubię go. Wbrew powszechnej opinii, Psychotrop potrafi mówić ludzkim głosem. Psychotropa poproszę częściej, dobrze się ogląda. Można zatem powiedzieć, że nowy gość aferek bardzo dobrze zaprezentował się obok Wardęgi i Boxdela. W samym programie nie było o nim ani jednego negatywnego słowa. Wtem w sekcji komentarzy można odnaleźć jeden dziwny komentarz. Mianowicie, Psychotrop, jak to czytasz, to opowiedz coś o bieganiu z nożem po klubach w OLN. Nie, przecież to niemożliwe, że Boxdel kreujący się na człowieka, który przeszedł transformację, oraz Wardęga, kształtujący swój wizerunek jako osoby stojącej w obronie bezpieczeństwa w polskim internecie, mogli przyjacielsko gawędzić sobie z jakimś nożownikiem w programie. To jest na pewno pomówienie. Przecież Wardęga nigdy nie promowałby w programie kogoś, kto jest nożownikiem, prawda? Jeśli spotykanie się z nieletnimi jest potępiane w internecie, to również ataki z użyciem ostrego narzędzia nie powinny być traktowane jako zwykła wpadka. Napisz w komentarzu, jak oceniasz moralnie takie zachowanie. Dlatego w dzisiejszym odcinku prześwietlimy tajemniczego gościa Boxdela i Wardęgi. W końcu wypadałoby wiedzieć, kogo popularni influencerzy promują swoimi twarzami i nazwiskami. No ale tylko jeżeli chodzi o ten komentarz z nożem, to każdy może sobie kurde napisać, że no nie wiem, no... Że ktoś, gość latał z karabinem i strzelał do ludzi, nie? I czy to można od razu prześwietlać i sprawdzać? Wiadomo, że to jakimś fejorem śmierdzi, no ale zobaczymy, co dalej będzie. Aby przybliżyć postać Psychotropa, musi... Fakt jest taki, że Psychotrop nie należy do ludzi, którzy są normalni, jeszcze tak pokrótce. My cofnąć się w czasie. Psychotrop zaczynał swoją karierę w internecie jako HST Diobeł, raper podgatunku horrorcore, który łączył dodatkowo z psychorapem. Początkowo był artystą grającym w podziemiach, lecz w 2013 roku dołączył do wytwórni płytowej Leroya o nazwie Def. Jego kariera nie nabrała wówczas rozpędu, ponieważ wylądował w więzieniu. Jak możemy przeczytać w jednym z artykułów. Między mężczyznami wywiązała się szamotanina i Alan G. zadał kuzynowi swojej dziewczyny 4 ciosy w klatkę piersiową. Tuż po wyjściu z więzienia udostępnił on w sieci fragment uzasadnienia wyroku w swojej sprawie. Czytamy... 5 kutych, ciężko kutych w obrębie klatki piersiowej, w której znajdują się ważne dla... Już osiągnął... 20... średnio, okej, to nie ulega wątpliwości.
chciał zadać pokrzywdzonemu znaczną dolegliwość i ujawnionych obrażeń oraz rodzaj użytego narzędzia i siłę, z jaką chciał oskarżony, daje podstawę do uznania, że oskarżony chciał spowodować u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Niewątpliwie bowiem dorosła, dojrzała i poczytalna osoba, jaką jest oskarżony, musiała przewidywać. Biorąc pod uwagę doświadczenia życiowe poważne dla zdrowia, skutki uderzeń dość długim, ostrym narzędziem w klatkę piersiową, nie ulega zatem z całą pewnością wątpliwości, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim spowodowania ciężkich obrażeń ciała i takie obrażenia spowodował. Jak bowiem wynika z opinii biegłego, rana w okolicy pachowej, środkowej, prawej o długości 3 cm, penetrująca do jamy opłucnowej po wysokości 9 żebra, doprowadziła do rozwinięcia się masywnego krwotoku do prawej jamy opłucnowej, co spowodowało wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego. Okoliczność ta jest w świetle zgromadzonych dowodów oczywista i niekwestionowana. Także w zakresie więcej kwalifikacji w skutku. W nim m.in., że raper działał świadomie z chęcią spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W tym momencie możesz zastopować sobie film i przeczytać całość uzasadnienia. Alan G. tak skomentował to uzasadnienie. Horrorcore jednak to nie tylko fikcja literacka, co chłopaki? Napisał żartobliwie. Po odsiadce... O kurde ty, świr! Raper zmienił pseudonim na Psychotrop i wiele osób mogłoby pomyśleć, że przeszedł pomyślnie resocjalizację i nigdy nie dotknie już noża. Niestety w tym momencie muszę zawieść osoby wierzące w happy end. O raperze było głośno w ogólnopolskich portalach newsowych, takich jak Super Express, Radio SK, Pudelek czy Na Temat. Pisano o nim wtedy, że podciął sobie żyły podczas transmisji na żywo, jak wówczas tłumaczył na portalu glamrap.pl. To miał być rytuał przejścia, a nie samobójstwo. A co najbardziej przerażające, Psychotrop ranił mężczyznę nożem za komentarze na jego temat umieszczane w internecie. Niestety to nie pomyłka. Alan G. za niepochlebny komentarz w internecie postanowił zaatakować jednego z internautów. Jak informuje olsztyński oddział Gazety Wyborczej, 26 lipca pod jednym z barów na Starym Mieście w Olsztynie doszło do incydentu z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Do kilkunastoosobowej grupy podszedł mężczyzna z nożem, którego rozpoznano jako psychotropa. Napastnik chciał ranić swoją ofiarę w głowę. Nie udało mu się to, bo znajomi szybko obezwładnili psychotropa. Zebrali się w kółko, a następnie poturbowali. Czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Wezwana na miejsce policja obezwładniła napastnika. 25-latek, który był pod wpływem alkoholu, zaatakował wówczas funkcjonariuszy i został zatrzymany na 48 godzin. Naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji oraz ich znieważył. Kiedy to było? Wezwana na miejsce policja obezwładniła napastnika. 25-latek, który był pod wpływem alkoholu, zaatakował wówczas funkcjonariuszy i został zatrzymany na 48 godzin. Naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji oraz ich znieważył, w związku z czym został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Izabela Kołpakowska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Alanowi G. postawiono zarzuty, a w sprawie napaści prowadzone jest postępowanie. Jeśli myślisz, że to tylko plotki w internecie, to sama prokuratura okręgowa w Olsztynie potwierdziła doniesienia medialne. W odpowiedzi na pani zapytanie z dnia 31 stycznia 2024 roku podejrzanemu przedstawiono zarzut popełnienia czynu uszkodzenia ciała oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Po tych wszystkich wydarzeniach w 2021 roku Psychotrop dostał możliwość walki na gali promowanej przez Marcina Najmana, MMA VIP 2. Podczas przeszukania okazało się, że miał przy sobie ostre narzędzie. My musimy być pewni, że dzisiaj tutaj nikt nie ma ze sobą dziwnych rzeczy. Nie szukamy po prostu niebezpiecznych narzędzi. Mówię to też zupełnie poważnie. Musimy się wszyscy tutaj z ochroną spotkać. Ja to mówię, że nie chodzi o to, żeby...
zawsze musi ze sobą kosę. W 2023 roku Psychotrop wystąpił gościnnie na kanale WWNIO TV. Naszym zdaniem wielokrotnie próbował wykorzystywać nieporadnych życiowo ludzi, by się na nich wybić. Oto przykłady. Mężczyzna odwiedził Kononowicza i nagrał z nim film. A to fakt. Był też częścią uniwersum Eli G, retransmitując jej streamy, jak donoszą wirtualne media. Zacytuję go. Obiecał widzom i sobie, że dopóki jej kanał nie zostanie zamknięty, będzie jej rzucał kłody pod nogi. Nawet zdarzały się sytuacje, gdzie uderzył kogoś słabszego, czyli na przykład partnera Eli G. No, czy ktoś dostał... uderzyłeś go? Warto także wspomnieć o tym, jak on sam chwali się przygodami z filmami i transmisjami na żywo dla dorosłych. No jak nikogo nie krzywdzisz, no to sobie rób co chcesz, no nie? Oczywiście, wiadomo, że tak. Ja też mam takie epizody. No, tylko jeżeli właśnie, wiesz, jeżeli... Czy co? Jak podobno mówię, ja też mam takie epizody za sobą. Że na kamerkę? Ofy, kamerki, człowieku, normalne filmy dla dorosłych. Że, o. Że ty grałeś? No, zdarzyło się kilka razy, częściej jednak jako ten menadżer, jakby mówiłem, co tu zrobić, co powiedzieć, jak ten... Producent taki. Bardziej czułem klimat, no. Można zatem podsumować działalność w internecie Psychotropa w następujący sposób. Jest to niezłomny poszukiwacz uwagi. Jak zachował się Psychotrop po tym, jak ludzie pokazali swoje zaniepokojenie na Twitterze? Użytkownik Adaś. Wrzucił niepokojące artykuły na swój profil, na co zareagował emocjonalnie. Groźby, fakt, zdarzały się do takich śmietników jak ty. Widać, jak bardzo niestabilny emocjonalnie jest ten TikTokowy detektyw, że od razu odpowiada atakami słownymi i agresją. Tak Boxdel i Wardenga mogą czuć się bezpieczni, bo otworzyli mu drzwi do internetowej kariery. Tak inni twórcy, którzy nie są dla niego tak przychylni, będą musieli się zmagać z... Też nie do końca bym się zgodził z taką narracją, ponieważ nie osądzałbym to od razu z góry. Ja nie wiem, czy oni dobrze wiedzieli, kogo zapraszają. To jest też, nie mówię, że niewiedza to jest jakiś element ułaskawiający ich w tym momencie, czy brak ten. Ale podejrzewam, że nie do końca wiedzieli, co się tam z nim dzieje. Co, jaką tam miał tą przeszłość, bo nawet widzę, że chyba nie za bardzo go nawet sprawdzali. To jest ich błąd, że go nie sprawdzali, co on tam kiedyś wywinął. Może te informacje nie do końca są gdzieś tam pokazywane. No ale tacy ludzie jak Boxdel czy Wardenga no, raczej powinni sprawdzać informacje o ludziach, których zapraszają w swoje szeregi. Tak czy inaczej w aferkach wystąpił tylko raz. Jego uszczypliwością. Pytając innych twórców, jako nie wiem, ale się dowiem, czy mogliby poruszyć sprawę tej osoby, wprost powiedzieli, że boją się o swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich. Dlatego takie metody będą skuteczne dla większości, bo ludzie nie chcą sobie babrać rąk, nagłaśniając to zjawisko. Robił wiele rzeczy, żeby w końcu zaistnieć i zostać zauważonym. I można powiedzieć, że mu się to udało. Publikując film z incydentem dotyczącym Popka, złamał prawo, rozpowszechniając ten film i jego nagi wizerunek bez zgody rapera. Jednak Popek to nie jedna osoba, która mogłaby odpowiedzieć w tej sprawie. Bowiem to nie on miał rozpowszechnić ten film, a samo w sobie to może być już przestępstwem. Tak samo rozpowszechnianie jego nagiego wizerunku bez jego zgody. Ale jak widzimy, to go nie powstrzymało. No ten incydent tak. Umożliwił Psychotropowi promocję od Boxdela i... Pod tym mogę się podpisać, no bo teoretycznie, czego by on nie zrobił, to udostępniając to złamał prawo. Wardęgi, więc tak jak widać, koniec końców się opłacało. Opłacało się do tego stopnia, że następnego dnia znowu wrzucił upokarzające, prywatne wiadomości rapera Żabsona z Fagatą. Jeśli ten model działa, czyli udostępnia intymne nagrania i wiadomości nawet bezprawnie, ale dzięki temu uzyskuje przychylność największych twórców, to będzie robił to dalej. Dzisiaj Psychotrop kreuje się na detektywa i chce demaskować złych ludzi, ale pytanie brzmi, czy to na pewno odpowiednia osoba do rozliczania innych. To jest całkiem przerażające zjawisko, że dla osób mających duży wpływ społeczny, głównym wyznacznikiem wartości innych jest to, czy są aktualnie w trendach. Ktoś jest trendy, to bierzemy go do programu i robimy na tym zasięgi, mógł pomyśleć Boxdel. Jednak w takich przypadkach to, czy ktoś chwilowo jest popularny i na czasie, nie powinno być jedynym wyznacznikiem umieszczania go w programie. To jednak nie dla wszystkich jest takie oczywiste.
Oportunistyczna moralność influencerów staje się coraz bardziej niepokojącym zjawiskiem, gdyż wpływ na społeczeństwo staje się uzależniony głównie od tego, czy dana osoba jest postrzegana jako trendy. W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie liczba obserwujących i lajków stanowi walutę sukcesu i wpływu, niektórzy influencerzy mogą być skłonni podążać za chwilowymi trendami, nawet kosztem wartości moralnych czy społecznej odpowiedzialności. Bo koniec końców nikt nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje, jakie będą ewentualne konsekwencje takich czynów. To jest ten toksyczno-oportunistyczny mechanizm aktualnych mediów. Nazwijmy go trójkątem promocji w polskim internecie, składającym się z trzech wierzchołków. Pierwszy to gale freakfightowe i konferencje. Drugi to kanały komentujące na YouTube i wywiady. Zaś trzeci wierzchołek to wszelkiej maści portale plotkarskie, profile na Twitterze czy strony newsowe. Tutaj zrobię pauzę, bo ten pierwszy, gale freakfightowe i konferencje, tu się zgodzę, aczkolwiek ta gala freakfightowa uważam, że to był bardzo dobry pomysł w ogóle zorganizować coś takiego, tylko to poszło za bardzo przez konferencje, na których się działy niektóre rzeczy niezbyt ciekawe i niezbyt przyjemne i to tylko dlatego, nie? To jest... Nie mieli kontroli, nie mają kontroli nad tym, co się tam może dziać, albo mają kontrolę, tylko zamykają na to oczy i niech się dzieje, wola Boża, nie? Tak czy inaczej, no konfrontacje na konferencjach mogłyby wyglądać inaczej, aczkolwiek podejrzewam, że gdyby wyglądały inaczej, to by się nie klikały. To jest i tak, i nie. Kanały komentujące i na YouTube i wywiady. Ktoś musi robić ten temat, nie? No to jedno z drugim się łączy faktycznie, no i wszelkie te portale plotkarskie, to jest jak najbardziej się z tym zgadzam i profile na Twitterze, Twitter w tej chwili jest największą wylęgarnią dziwnych dziwactw, wszystkiego co jest najgorsze, a portale plotkarskie możemy sobie szybko i dosadnie zweryfikować podczas na przykład czytania jakichś informacji sportowych. Od tego się zaczęło. W ogóle większość rzeczy, które są pisane na portalach sportowych, nawet tak absurdalne, że to szok. Tak zwane clickbaitowe rzeczy, nie. Ktoś tam założył jakieś spodnie i itp. itd., a jest tysiąc innych pierdół opisanych. Zanim dotrzesz do właściwego tego, co cię interesuje najbardziej, to musisz jeszcze przeskrolować tysiąc jakichś nieciekawych i nieinteresujących w ogóle wiadomości, więc jak najbardziej. Gdy jako postać wchodzisz do tego ekosystemu, promocja zazwyczaj sama się kręci, bo wystąpisz w jednym miejscu, następnie ktoś cię skomentuje, a różne portale i profile na Twitterze podadzą to dalej. Można osiągać takim sposobem bardzo łatwo dotarcie do setek tysięcy ludzi, a następnie budować swoją rozpoznawalność i zbierać obserwujących. Każda działalność znajdująca się w trójkącie promocji ma z tego określone profity. Niezależnie, czy myślimy o kanale komentarzy, profilu na Twitterze, czy portalach plotkarskich, każdy na tym korzysta, dlatego mało kto mówi w internecie: stop, nie promujmy tej lub tamtej osoby, bo to nieodpowiedzialne społecznie. Wardenga i Boxdel, którzy zapewniają gościnny występ w swoich kręgach psychotropowi, zapewnili mu także wejście do tego trójkąta. Obecność w nim może aktualnie wykorzystać na wiele sposobów. Wystąpił w programie, wybrane profile zaczęły robić shorty z jego występu na Twitterze, za chwilę zacznie być zapraszany do innych programów. I tak naprawdę ja też się już włączam w ten trójkąt promocji, oglądając ten materiał i komentując go. A może nawet dostanie kolejną propozycję walki. Pokazując się obok Boxdela i Wardengi, zwiększył swoją pozycję medialną. I tak to się snowballuje. Szkoda tylko, że w złą stronę. Jako społeczeństwo powinniśmy przemyśleć kwestię tego, czy aby na pewno nożownik powinien być głosem ludu. Bo jeśli jego głos się liczy i ogląda to 40 tysięcy osób na żywo, to jakiś ojciec może pomyśleć: hej, nie chcę, żeby moje dzieci dojrzewały narażone na wpływ takich ludzi. Tak jak rodzice nie chcieliby, żeby ich dzieci na co dzień spotykały nożownika, tak niestety są one na niego narażone w internecie, na TikToku, Instagramie czy YouTubie. I to przy aprobacie ludzi, którzy mają wyrobioną pozycję w internecie, tak jak w przypadku Wardengi i Boxdela.
W świecie online, gdzie zawartość jest stale generowana i udostępniana, niektórzy twórcy mogą być skłonni pójść na kompromisy etyczne oraz przymykanie oczu na złe rzeczy w celu przyciągnięcia większej liczby widzów, subskrybentów czy nowych znajomości. I właśnie to zrobił Psychotrop. Nie zyskał popularności ciężką pracą nad swoim pomysłem, tylko latami robił różne kontrowersyjne rzeczy w poszukiwaniu okazji, żeby dostać się do grona największych influencerów. Najgorsze jest jednak to, że ci wpływowi influencerzy bezrefleksyjnie przyjęli go z otwartymi rękami, nawet nie zadając mu jednego niewygodnego pytania. A do ciebie, drogi widzu, apeluję. Wspieraj twórców, którzy mają jakiś pomysł na siebie i robią wartościowy content, bo być może kiedyś zostaną wyparci właśnie przez takie osoby jak Psychotrop. Kiedy decydujemy się wspierać twórczość opartą na wartościach, przyczyniamy się do kreowania zdrowszej i bardziej wartościowej przestrzeni online. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szczerze, dość mocny materiał i to, co mówiłem na samym początku, aczkolwiek no nie jest do końca aż tak obiektywny. Ja jestem nie tyle co Team Box do LTP itd., tylko że ja bardziej pod takim względem bardziej chcę ich usprawiedliwić. Dlaczego mogli się zachować tak, a nie inaczej, po prostu nie sprawdzili, nie zrobili researchu. Nie znają tego człowieka, to wychodzi tylko i wyłącznie to, ale to nie jest w żaden sposób właśnie usprawiedliwianie takie, że no oni dobrze robią, nie? Nie. To chodzi o to, że po prostu nie przykładają wagi do tego, co robią. Aż takie, jak robili to kiedyś. Nie są uważni. To jest moje zdanie na ten temat. Nie mogę mieć taką opinię, aczkolwiek materiał bardzo mocny. Bardzo mi się podoba. Jednak zwracam tutaj uwagę, że o, nawet nie subskrybuję, to spoko. Zwracam uwagę, że jest bardzo dobrze wykonany. I kiedyś nie wiem, ale się dowiem, kojarzyło mi się z filmami dotyczącymi, nie wiem, jakichś ciekawostek itp. itd., a w tej chwili właśnie na bieżące takie w końcu zajęli się robić takimi bieżącymi tematami, nie? Gdzieś tutaj było jakieś 9, jak być leniwym grubasem, no to oczywiście obraźliwy mit wielkiego przyrodzenia, jak zniszczyć mężczyznę, Ferdek żyje w symulacji. I ogólnie to takie tematy, a w tej chwili oni się zaczęli brać. Pęd grozi. Daję jeszcze raz odcinek, aha. Pokolenie TikToka, no już zaczyna takich w sumie bieżące tematy. I myślę, że już od dłuższego czasu, ale jakiś. No już od jakiegoś czasu te filmy są dosyć wartościowe i naprawdę ciekawe. Ciekawie się to ogląda. Tak czy inaczej, okej, poznałem sobie ten materiał, jest mocny i bardzo trafiony w punkt. To, co mówiłem wcześniej, na samym początku, właśnie dlatego chciałem zostawić analizę i jakiekolwiek tematy związane na sam koniec, bo wiedziałem, że mogę się pomylić i się pomyliłem. Co do tego gościa, którego zaprosili, czy Psychotropa, nie wiedziałem o tym, aczkolwiek wiedziałem o jego wcześniejszych jakichś tam poczynaniach, ale nie wiedziałem o aż tak grubych aferach, które tam kiedyś wykręcił, więc miałem kompletnie zdanie na temat. Chociaż ja nigdy nie wypowiadałem się na jego temat, a w tej chwili już się nie będę nie zamierzam się wypowiadać na jego temat. To się samo obroni i to się samo zestarzeje w taki sposób, jaki ma się starzeć. Dobrze, najlepsza gala w historii Fame. Nie wiem, oglądaliśmy ją. Nie do końca jestem przekonany, czy to jest najlepsza gala. Była dobra, były walki, aczkolwiek wiele kontrowersji. W sobotni wieczór w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się 20. jubileuszowa. To się machniemy tylko. Według naszej YouTube'owej ankiety największa ilość głosujących z wynikiem 34% oceniła galę na bardzo dobrą. Na drugim miejscu plasuje się odpowiedź, że wydarzenie było dobre i te opcje zaznaczyło 33% osób. Klikniemy sobie na 1,5%, zamyka odpowiedź, że gala była średnia. Sekcja komentarzy również prezentuje się w różowych barwach i regularnie powtarzają się opinie, iż była to jedna z lepszych gal, którą najprościej mówiąc bardzo przyjemnie się oglądało. Ogólnie rzecz biorąc, dawno żadne z filmów wydarzeń nie miało aż tak. Że zatrzymam tylko, przepraszam, ale oglądając te walki,
sama otoczka medialna, gdyby nie fakt, nie konferencja, która mi się totalnie nie podobała, jeżeli chodzi o treść przekazywana podczas tej konferencji. I to nie mówię tylko dlatego, że obejrzałem poprzednio ten film, ale ogólnie sama gala była ok. Walki były intensywne, nawet na ciekawym poziomie, ale konferencja totalnie mi się nie podobała. Za daleko to wszystko poszło. Mam nadzieję, że wezmą jakąś tam naukę i zmienią podejście do samych konferencji, bo to psuje cały taki, nie dociera do tych ludzi, którzy realnie byliby zainteresowani całym tym wzięciem. Jedziemy. I żadna gala nie zdobyła do tej pory tak dobrych not na naszej YouTube'owej ankiecie. Jak głoszą jednak Złote Myśli, ideałów nie ma. I w tym przypadku to założenie sprawdza się także w kontekście freakowych wydarzeń, gdyż nieco mniej optymistyczne głosy o gali dochodzą z Twittera, na którym pojawiają się opinie, iż oczekiwania wobec jubileuszu były większe i brakowało... No Julki z Twittera to na pewno. O tak zwanego... Cały te Julki i czekajcie, co tam było. A Brianki i Julki. Na pewno wyraz niezadowolenia. Wow, co w pewnym sensie można uznać za mankament. Bezapelacyjnie jednak, największym niewypałem wydarzenia śmiało można uznać występ Amadeusza Ferrariego, no. A konkretnie jego walkę z Krychą, która zakończyła się w atmosferze kontrowersji oraz niedosytu. Nie mamy jeszcze informacji, czy pozytywny odbiór gali poszedł w parze ze sprzedażą pay-per-view. Jednak wiemy, że Federacja Fame prężnie przeciwdziałała nielegalnym restreamom, de facto zmuszając zainteresowanych do kupna płatnej licencji i poza banowaniem pisała nawet komentarze pod nielegalnymi transmisjami z oficjalnego profilu o treści. Mamy wasze dane, pozdrawiamy. Pomiędzy walkami Federacja Fame ogłosiła także swoją kolejną galę, datowaną na 18 maja w Arenie Gliwice oraz bohatera walki wieczoru, którym jest Bandura. Co prawda wprost nie padło, kto będzie jego rywalem, jednak słowa Wojtka Goli w trakcie przemówienia po ogłoszeniu main eventu dość mocno wskazywały na to, że reprezentant Bungie zmierzy się z Tomaszem Adamkiem, z którym sam Bandurski po ostatniej wygranej wyraził chęć do skrzyżowania rękawic, a Góral, pytany o to zestawienie w wywiadach, nie wykluczał takiej opcji. Jako pierwsi w klatce w pojedynku pięściarskim zaprezentowali się Wranek oraz Olejnik. I trzeba przyznać, że to starcie było typową lekcją pokory dla Tomka, który przed walką był bardzo, bardzo pewny siebie i ofensywnie nastawiony wobec swego rywala, przekonując, że nie da mu żadnych szans w oktagonie. Czasem jak się później okazało, skończył on galę chyba najbardziej porozbijane ze wszystkich jej uczestników. Mimo że Olejnik równo z gongiem agresywnie ruszył na rywala, by go zdominować, to bardzo szybko nadział się na kontrę i leżał na deskach już po kilku sekundach od rozpoczęcia walki. Wronek był bardzo szybki i widać było gołym okiem, że ma zaplecze bokserskie. Atakował nie szablonowo, korzystał z rozmaitych kombinacji i z łatwością omijał gardę Tomka, a sam był dla niego nieuchwytny. O ile trzeba przyznać, że Olejnik walczył charakternie, to był w tym pojedynku w zasadzie bezradny. I w związku z tym, że padł na deski oktagonu w tej rundzie jeszcze dwukrotnie, to walka zakończyła się przed czasem. No tak, po starciu Wronek wygłosił bardzo emocjonalną przemowę. Jakby nie patrzeć, to były te zasady K1, czyli 3 razy na deskach i koniec, nie? Której okazał wdzięczność wobec Bandury, określając go nawet mianem swojego ojca. Mojego taty z nami nie ma, niestety, bo straciłem go bardzo wcześnie, ale za to jest mój drugi ojciec, Patryk. Patryk, dziękuję ci za wszystko, bo bez ciebie bym nie miał nic i cię kocham. Jak ojca! Dodatkowo wyzwał on do walki streamera, Davida z ekipy Xayo Industries, który przyjął wyzwanie. Tomek z kolei opuścił obiekt w asyście medyków i trafił do szpitala. A jedyny komentarz, jaki zostawił, to ten na swoim Insta Stories, na którym zaprezentował swoje bardzo mocno opuchnięte oko i napisał: doświadczenie Wronka w boksie wygrało. Zabrakło mi trochę tych nóg, ale Wronek był mocniejszy dziś. Przepraszam, że nie udało się, ale starałem się dać z siebie wszystko. W drugim darmowym starciu tego wieczoru zmierzyli się bohaterowie najbardziej sportowi. Właśnie dziwi mnie to, że dlaczego oni zestawiają takich dwóch zawodników, jakim jest Parkę i Vampir, zostawiali w darmowych walkach. To niezrozumiałe dla mnie. Już naprawdę wolałbym obejrzeć, nie wiem, Szeligę z Natanem. Albo te dziewczyny, nie? Za darmo. A ich gdzieś postawić wyżej. Aczkolwiek oni też nie dali jakiegoś wielkiego show. Sportowego zestawienia. Michał Wampir Pasternak oraz Norman Parke. W klatce zabrakło jednak tym razem ognia i pojedynek w większości przebiegał pod znakiem zachowawczych wymian i tak zwanego szachowania. Przed walką wiele osób zastanawiało się, co będzie miało większe znaczenie. Dla sportowców to chyba powinny być jakieś, nie wiem, specjalne reguły, dłuższe walki albo te, albo coś innego, nie? Coś mi się tak wydaje, tak powinno być. A nie tam jakieś popierdywania. Co to dla nich były trzy rundy? Kategoria wagowa, w której znacznie bardziej komfortowo czuje się Pasta, czy fakt, że Stormin bił się w trakcie swojej kariery na wyższym poziomie. Jak się okazało, starcie przebiegało pod wyraźne dyktando właśnie Irlandczyka z północy, który korzystał ze swojej mniejszej masy ciała i był dla Vampira zdecydowanie za szybki. W dwóch pierwszych rundach dość spokojnie wypunktował on przedstawiciela Akademii Sportów Walki Wilanów. Następnie po raz pierwszy doświadczyliśmy działania nowego systemu sędziowskiego w Fame MMA, na mocy którego poznaliśmy punktowanie arbitrów po dwóch z trzech rund. I jasne stało się, że przegrywający na wszystkich katach sędziowskich Vampir musi zaciekle
To też nie jest dla mnie jakieś tam atrakcyjne, że ja już w drugiej rundzie wiem, kto wygrywa. Ruszyć do przodu, w ostatniej odsłonie starcia. Tymczasem w niej również lepiej zaprezentował się Norman, który mimo braku konieczności podejmowania ryzyka sam zachęcał Pastę do wchodzenia w wymiany. Dużo tańczył na nogach, omijał jego ciosy i sam mocno punktował. W związku z czym został ogłoszony jednogłośnym zwycięzcą pojedynku. Pasternak w przemowie po walce uznał wyższość sportową Normana i przyznał, że ten po prostu okazał się lepszy tego wieczoru. Jak to zwykle bywa na freakowych wydarzeniach, sporo działo się nie tylko w oktagonie, ale i na ściance do wywiadów, na której najbardziej brylował Paweł Tybulski, a jego największa aktywność przypadła właśnie po walce Pasternaka z Normanem, z którymi miał okazję się skonfrontować. Tybori, który sam niedawno wyraził chęć na rewanż z Pastą, hucznie zapowiadając, że tym razem na pewno go pokona, a także został niejako wywołany do tablicy przez Normana, który wyzwał go i jego brata na pojedynek w układzie 2-2. Był dość ostro odpalony i bojowo nastawiony, szczególnie w stosunku do wampira. Tybulski między innymi w bardzo ostrych słowach skwitował poziom walki sportowca. Z Tyburskim też coś tam będzie na dniach ogólnie do oglądania, więc to też nie jest dobry człowiek. Wytykając, że była ona nudna i zbyt zachowawcza, a także bezpośrednio wyzwał Pasternaka na rewanż. Jesteście p***le! Jak możecie zacząć te pieniądze? Ale jak się zachowaliście? No to wyjaśnij mnie w rewanżu! Zapraszam, w maju widzimy się! Możecie się śmiać? Śmiejecie się? To z ludzi, którzy płacą i was oglądają! Podaliście p***le! Wyglądał 10 razy lepiej niż mój. Ha, ha, ale zobacz, zobacz! A jak wyglądałeś po mojej walce? Będziesz żaba! I w drugiej będziesz bardziej. Gadasz o największym pojedynku Żygi. Chwilę później Tybori zapowiedział, że następnie idzie po Normana w Formule K1, a konfrontacja została skwitowana face to face'em. Szanujecie, to nie jest tak, że ja mam tutaj jakiś problem, ja chcę sportową rywalizację, są wreszcie to, że nie zostało wyjaśnione. Tak, głowa! Następnie w ramach płatnej części wydarzenia byliśmy świadkami rozpoczęcia wielkiego turnieju K1 i już w pierwszym jego starciu doszło do niemałego skandalu. W pojedynku Amadeusza Ferrariego i Krystiana Krychy-Wilczaka nie za było to właśnie zapłaciliśmy. To mnie najbardziej bolało, że skoro płaci się za pay-per-view, czas nie wykazywał nawet do powrotu do starcia. Wykorzystując maksymalnie jakby nie patrzeć, oglądać dobre show, Sorki bym mówi. Dobre show, a tutaj nie było dobrego show, no tu... To znaczy same show. Co on ma na... Coś mu się chyba urwało. To się źle zestarzeje. Jak to miarkowy? No średnio bym powiedział. No ale streamujemy i lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. No i tak wracając jeszcze, no mówię, no za to się ludzie płacą, żeby oglądać show, a nie takie coś. No Ferrari tu mógł walczyć z tym, z Krychą. A Krycha mógłby tu zrobić dobre show. Może mógłby pójść dalej nawet, nie? No wiem, że jedziesz, już mówiłaś mi na poprzednim streamie. I nie, podejrzewam, że Krycha daleko by zaszedł w tym turnieju, bo był naładowany, był skoncentrowany, no tylko, że te kopnięcia takie to było specjalnie, intencjonalnie, no sędzia stwierdził, że nie, no ale potem już kwalifikacja. Oczekiwania na powrót Ferrariego, swoją opinię na temat jego zachowania wyraził w ostrych słowach znajdujący się na trybunach Alan Kwieciński, który omal nie starł się z tego powodu z ojcem Amadiego. Ponadto w pewnej chwili nawet sam Amadeusz, mimo zmagania się z bólem okolic intymnych, postanowił wskoczyć na obramowanie klatki, by rzucić w kierunku Alanika kilka gorzkich słów. Nie może boksować, jak wskoczył na klatkę, nie? Ostatecznie Ferrari wrócił do pojedynku i już po kilkunastu sekundach przy próbie wyprowadzenia kolana na korpus został ponownie trafiony w krocze. Krycha został ukarany za to zajście ujemnym punktem, a po chwilowym oczekiwaniu Amadeusz oznajmił, że nie jest w stanie kontynuować pojedynku, w związku z czym profesor został zdyskwalifikowany i wykluczony z turnieju. Natomiast o tym, kto zawalczy w półfinale, miała zadecydować konsultacja lekarska Roślika. Obaj panowie byli bardzo niezadowoleni oraz zdenerwowani w związku z takim zakończeniem starcia, a w szczególności Krycha, który był wręcz załamany i na wywiadach dał upust swoim emocjom. Wilczak zapewnił, że drugie uderzenie w krocze było nieintencjonalne i gdyby za walkę odpowiedzialni byli sędziowie specjalizujący się w K1, to nie byłoby dyskwalifikacji. Krycha dodał, że i tak największe pretensje ma o to, że pomimo iż jak zasugerował jego podstawowa stawka na tle innych uczestników nie jest największa, to przygotowywał się do tego turnieju ponad półtora roku i był gotowy na ostry bój, który został zwieńczony przez bardzo mocno naciąganą niezdolność do walki. No właśnie, co więcej, Krycha skierował kilka bardzo gorzkich słów zarówno w stronę Amadeusza, jak i jego trenera oraz ojca, którzy jako pierwsi mieli mu ubliżać w oktagonie. Podszedłem z całym szacunkiem i do niego, i do jego trenera, i do jego ojca, a teraz to wszystkich na nich kładę, bo są p***y i nie chcieli się bić. Ja zawsze szacunek miałem i do niego, i do jego ojca, oni mi zaczęli ubliżać. A ja po prostu jestem wkurwiony, bo się powinien bić. A jakie słowa padły z ust ojca Amadeusza Ferrariego wczoraj? Rozjebie cię. On do mnie patrzy w narożniku i ty k***o rozjebie cię. Co to w ogóle za słowa, ty? Weteran Federacji Fame niezbyt optymistycznie patrzy na... No właśnie, to jest kolejny raz, kiedy zawodnik, który ma duże aspiracje i naprawdę fajnie się pokazuje, bo widzieliśmy te pierwsze takie
takie starcia, gdzie tam wymiany ciosów, on naprawdę bardzo dobrze wyglądał. Podejrzewam, że zrobiłby tutaj show, nie? No, ale że go zdyskwalifikowali, tego się nie spodziewałem. No niestety. Na jego dalszy angaż w organizacji. Gdyż pomimo, że jest chętny do walk, to bardzo nie odpowiada mu patologiczna toczka i niski poziom merytoryczny, prezentowany no na wydarzeniach promujących galę. Ja nie wiem, czy jak się... No ja o tym właśnie mówiłem, że te konferencje nie wyglądają już tak, jak były wcześniej, że tam były konferencje, na które były dobre, dobrze się to oglądało i nie było jakichś tam specjalnie zbytnio agresywnych rzeczy. Wiadomo, się wyzywali, ale to nie było, nie wyglądało to w taki sposób, że ktoś komuś jechał po rodzinie i po matkach, czy po dziewczynach i wyciągane jakieś brudy, jakieś dziwactwa. Po prostu było to, widać było, czuć było takie normalne emocje, a nie naciągane tematy. Jak już nie mieli, teraz tutaj tak ostatnio było, że jak już nie mieli czego wyciągać, to wyciągali rodzinę, to nie jest fajne. Się w to bawić, bo jak ja wróciłem na tą konferencję, to mi się żygać chce, bo to jest patologia, dno społeczne i jak ja sobie siedziałem na tej konferencji, to ja mówię, kurwa, co ja tu robię? Wiesz, o co chodzi? Chcę się bić, mam do tego talent, lubię robić show, ale siedzę na tej konferencji i myślę, nie, kurwa, nie wytrzymam. Ferrari z kolei przyznał, że pierwsze kopnięcie w krocze, które otrzymał, całkowicie odebrało mu chęci do dalszej walki. A po drugim był przekonany, że Krycha fauluje celowo i ze strachu obrał sobie taką strategię. To po co on trzymał tą nogę? Patrzy na to uważnie, nie? Taki... Już wracając, abstrahując do tego, bo to drugie kopnięcie to było mega naciągane, nie? O. Chęci do dalszej walki. A po drugim był przekonany... Tu? Ziara będzie... A? Zajmiemy sobie bez głosu. Złapał tą nogę, przytrzymał. Dopiero po czasie puścił i złapał się za jajka, no. Ogólnie... Intymnym. Ale wiecie, dlaczego to było... Ja, bo ten chłop po prostu był obsadą. Dla mnie to było po prostu mega naciągane. Wykorzystał sytuację, że zdarzyło się tak coś, bo wiedział, że będzie miał przynajmniej jeszcze dwie walki, no. Dlatego... Najgorsze, co może być. Nie chciał się ze mną bić i by mnie kurwa kopał do tej pory w jaja, żeby mnie kurwa obcięli. Dodatkowo, nie ma się czym chwalić, ale lekarz zbadał mi jaja i sam lekarz powiedział, że jest spuchnięte. Amadeusz w wywiadzie dla MMA na bieżąco odniósł się także do mocnych słów Wilczaka na temat jego oraz jego teamu. I z narracji obu zawodników wynika, że ich starcie wyjątkowo przyniosło odwrotny skutek. I zamiast wyzbyć ich z negatywnych emocji, to wywołało spór. No to zobaczymy, jak mnie spotka. Krycha będzie miły, myśli, że będzie zgrywał kumpla, ale ja taki nie jestem. Zobaczymy, jak mnie spotka. Mam nadzieję, że powtórzy mi to w twarz. Ja ci gwarantuję, że nie powtórzy. Spory nie dosyć po turniejowym starciu numer 1 miałem wynagrodzić drugi pojedynek. Jednak o ile trwał on tym razem na pełnym dystansie, o tyle można go określić mianem starcia bez historii. Mocno wychudzony do wydarzenia Arek nie był w stanie zagrozić Wiewiórowi, który... Po prostu chłop był za słaby na Wiewióra. Wiewiór, mocny chłopak, przy swojej wadze niski, ale mocno zbity, dobrze umięśniony i pewnie się dobrze czuł w tej wadze, poniżej tej wagi, więc uważam, że ta walka Arka Tańculi nie powinien schodzić do takiej wagi, nie powinien tam w takich wagach walczyć. Ja wiem, że turniej 2 miliony, ale nie, to nie było warte. Ja nie wiem, czy on nie będzie miał problemów zdrowotnych. Poza tym wszystkim, co się mówi o nich, że on tam jakiś pańcula itp. itd. Nawet jeżeli, ale schodząc, to były czasy zamierzchłe. Widać tutaj po nim, widać, że mocno się przygotowywał i mocno schodził z tkanki tłuszczowej w każdy możliwy sposób i uwierzcie mi, że takie schodzenie z wagi jest bardzo bolesne. I to się odbija na zdrowiu. Na początku starcia trafił go za maszystym ciosem na szczękę i posłał na deski oktagonu. A w późniejszym czasie kontrolował jego przebieg i bardzo wyraźnie go punktował. Arek praktycznie ani razu nie trafił porządnie maksa i nie był w stanie wykorzystać swojej przewagi zasięgu. A sam nadziewał się raz za razem na skuteczne kombinacje skracającego dystans Wiewióra, który został po końcowym gongu ogłoszonym jednogłośnym zwycięzcą pojedynku. Arek po pojedynku udzielił się jedynie na swoim Insta Stories i dał do zrozumienia, że zgodnie ze swoim tekstem w hitowym utworze, cokolwiek się wydarzy, on nie przestaje marzyć. I będzie trenował jeszcze ciężej, gdyż ma jeszcze do wyjaśnienia parę postaci ze świata frików.
Dodał, że co prawda czuje lekki niedosyt i jest trochę rozczarowany, lecz nie ma sobie nic do zarzucenia, gdyż za cały tygodniowy okres przygotowawczy przepracował na maksa. Mega ciężko się przygotowywałem, 12 tygodni to była mega katorga i dyscyplina. Myśląc w Tajlandii, całymi dniami spędziłem na sali treningowej, dieta wyliczona co do grama, zero odstępstw. Po prostu tak jak mówię, no ja nie mam niczego talentu i zawsze muszę do wszystkiego musiałem włożyć 3 razy więcej pracy, więc muszę włożyć jeszcze więcej w takim razie. No to też trochę nie moja kategoria wagowa, jak zauważyliście, mam kilka osób w oktagonie. Do wyjaśnienia, to nie jest koniec, to jest dopiero początek mojej wielkiej drogi. Ciekawiej było z kolei w turniejowej walce numer 3. Pomiędzy Dawidem Malczyńskim a zdecydowanym faworytem był w tym przypadku znacznie wyższy Bocian, który udowodnił dlaczego już nieco przed upłynięciem minuty starcia, kiedy trafił freestylowca soczystym podbródkowym, po którym byliśmy świadkami pierwszego liczenia. W dalszej części pojedynku Dawid kontynuował realizację swojego planu. Pozwalał Filipkowi nakładać na siebie presję i czekał na okazję do skutecznej kontry, która przyszła w okolicach połowy pojedynku, gdy trafił rywala prawym i posłał go na deski oktagonu po raz drugi. Gdy wydawało się, że trzeci, kończący pojedynek knockdown na Marcinku jest już blisko, to właśnie on niespodziewanie trafił Bociana, który był liczony i zapachniało oraz dogrywką. Ostatecznie jednak raperowi nie udało się przeprowadzić do końca walki na tyle skutecznej akcji, by sędziowie mieli podstawy do zmiany swojej punktacji i starcie ich jednogłośną decyzją wygrał Dawid Malczyński. No właśnie. Świetne starcie o dość niespodziewanym przebiegu obejrzeliśmy natomiast Adrian na Polak sam koniec pierwszej rundy, w którym rękawice skrzyżowali Adrian Polak też dobra waleczka, też fajne, mocne. Adrian silnie szukał w klatce skrócenia dystansu, a Joseph bardzo cierpliwie czekał na swoje szanse, które siłą rzeczy się pojawiały. Po upływie niecałych 2 minut starcia raper trafił Polańskiego czystym ciosem na szczękę, po którym byliśmy świadkami pierwszego liczenia. Po powrocie do walki Adrian chciał za wszelką cenę nadrobić swój błąd. I bardzo szybko nadział się na kolejne knockdownujące uderzenia. Jasne stało się w tej sytuacji, że do wygranej Polak potrzebuje już w tej chwili knockoutu i trzeba przyznać, że bardzo ambitnie starał się, aby do niego doprowadzić. Cały czas napierając do przodu i szukając swojej okazji. Joseph po raz kolejny poczekał na swoją szansę, wykorzystał zachwianą pozycję Adriana i posłał go na deski oktagonu po raz trzeci. Joseph też taki był takim czarnym koniem turnieju i faktycznie się okazało, że to mocny zawodnik, tylko że Adrian Polak właśnie najgorzej ze wszystkich trafił. Gdyby Adrian Polak trafił na właśnie na jakiegoś tańcule, czy nawet wiewióra, podejrzewam, że zbiłby wiewióra, bo Adrian Polak bardzo dobrze i bardzo długo trenował w Tajlandii. Z tego co się orientuję, wrzucał swoje te instastory z Tajlandii. Rzucał jak trenuje z innych, chyba nie wiem gdzie on tam trenuje, w jakiej akademii, nie jestem tutaj specjalistą, ale widziałem jego stories i cały czas gdzieś tam pokazywał, raczej odszedł od takiego hulaszczego trybu życia, więc luz. Tak czy inaczej podejrzewam, że gdyby na wiewióra trafił, mogłoby się skończyć tak, że to Adrian Polak walczyłby w jakimś finale. A Joseph zostałby gdzieś tam wyeliminowany, nawet przez Krychę. Podejrzewam, że przez Krychę by został wyeliminowany, bo to by był... Oni by się we dwójkę bili dobrze, ale lecimy. Trzeci. Kończąc starcie i zapisując na swoim koncie zaskakujące, szczególnie w obliczu kursów bukmacherskich, zwycięstwo. Pojedynek ten pokazuje w pewien sposób, jak nieprzewidywalne są sporty walki oraz jak duże znaczenie w K1 mają warunki fizyczne. Ponieważ faworyt całej rozgrywki Adrian Polak, który miał za sobą pełen okres przygotowawczy pod okiem Anzora Ażijewa oraz Mateusza Tondiego Kubiszyna, czyli jednego z najlepszych stójkowiczów w kraju, ostatecznie nie sprostał znanemu z tego życia, ale znacznie wyższemu Josephowi Bratanowi. Co ciekawe, Adrian sobotniego wieczoru użył pięści nie tylko w oktagonie, gdyż schodząc do szatni po walce rzucił się na swojego niedoszłego rywala, Grega z Twittera, oraz drugą, bliżej nieznaną osobę, co zostało uwiecznione na nagraniu jednego z widzów. Jeszcze się z kimś spiął. Nie wiemy, o co dokładnie tam poszło. Jednak swój krótki komentarz w sprawie tego zajścia na Twitterze pozostawił rzecz jasna sam Greg. Standardowo Greg. Ja mu tylko chusteczki dać chciałem, bo myślałem, że płacze. Adrian przyjął porażkę na dużym spokoju i z dystansem, uznając wyższość sportową Josepha i przepraszając wszystkich, których zawiódł. A także humorystycznie pytając w komentarzu pod postem Dawida Malczyńskiego, czy ten nie szuka rąk do pracy w swoim kebabie, gdyż jest na etapie poszukiwania pracy. Następnie powróciliśmy do głównej karty walk i w klatce pojawiły się bohaterki jedynego na gali starcia kobiet. Marta Murcik z Włoch oraz Paulina Kozłowska. Była Murcix. Jednak dość szybko okazało się, że niesłusznie, ponieważ w zasadzie cała walka tych dwóch debiutantek przebiegała pod dyktando byłej dziewczyny Minimajka, która nieustannie nakładała presję na swoją rywalkę. Była bardziej zdecydowana i jej ciosy, mimo tego, iż nie były zbyt silne, to dochodziły do twarzy Marty, siejąc na niej spore spustoszenie. Murcix z kolei źle znosiła wyprowadzane przez Paulinę uderzenia i było widać gołym okiem, że odbierają jej one chęci do walki. Sporą część pojedynku spędziła zepchnięta na siatce, rozpaczliwie się broniąc, a w zasadzie odpychając się od napierającej rywalki. I mimo tego, że ani razu nie byliśmy w tym pojedynku świadkami liczenia, to Paulina Kozłowska
Kozłowska zasłużenie została ogłoszona jego jednogłośną zwycięzczynią. Nawet nie widziałem, kto wygrał. Doszło do wyczekiwanego miesiącami pojedynku Piotra Szeligi z Natanem Marcelem. Następna porażka. Starcie, na które wielu ostrzyło sobie zęby i które było swego rodzaju definicją freakowego pojedynku. Ponieważ Piotrek walczył w nim z jedną ręką przypiętą do pasa, zakończyło się bardzo szybko. I w pewnym stopniu po raz kolejny zweryfikowała umiejętności bieżastego. Panowie od początku starcia wzajemnie się badali. Natan starał się nastraszyć Piotrka imitowaniem ataków, a po chwili zadał nawet kilka ciosów, które mogły zostać przez niego odczute. Jeszcze przed upływem minuty pojedynku nadział się jednak na soczysty, kontrujący cios na ucho, po którym padł na deski oktagonu i miał olbrzymie problemy z tym, by się podnieść. Ostatecznie został przez sędziego wyliczony do końca i mimo bardzo dużych pretensji nie został dopuszczony do dalszej części pojedynku. W związku z czym wielki konflikt Szeligiego z Natanem został w pewnym stopniu rozwiązany poprzez jedno nokautujące uderzenie. Po starciu Szeliga ku uciechy... Ale to uderzenie było naprawdę soczyste. No i tam się kurde zadziało. Ale uważam, że oni się powinni zrewanżować i... Czyli powinien tutaj zrobić porządek z nim jeszcze raz. Powinien dać mu rewanż w normalnych zasadach MMA itp. itd. i pokazać mu, że no tak definitywnie go skończyć. Dla mnie Szeli to Szeli. Ja chłopa lubię. Co by nie było. Nie jestem jakimś tam przeciwnikiem. Ani zbytnio nie interesuje mnie jego tak zwane życie prywatne. Szeli to Szeli. Chłopaczek jest... Chłopaczek, to jest dorosły mężczyzna, ale chłopak jest bardzo taki, nie wiem jakby to określić, taki trochę pocieszny, trochę ten, nie, gdzieś tam nieogarnięty, ma te swoje jakieś dziwne zachowania, ale w sumie spoko, no, nie robi nikomu krzywdy, robi swoje i dąży do swoich celów, nie robiąc krzywdy, aczkolwiek no widziałem tą zadymę z tym skamerskim czymś, nie? No i właśnie tu jest ta druga strona medalu, że tak nie do końca chyba jest rozgarnięty w tym i ma złego jakiegoś tam doradcę, który mu tam źle pomaga w przysłowiu. Więc może dlatego tam się gdzieś zakręcił. Ale w dobie tego, co oglądamy, w dobie tych wszystkich afer, to jego ta afera z puszczaniem jakiegoś kamerskiego gówna to jest najmniejszy pikuś, aczkolwiek no to też jest jakby nie patrzeć oszukiwanie ludzi. No, tak czy inaczej. Jak ktoś go tam dobrze prowadzi, jak gdzieś tam ruchy, ktoś śledzi jego, to wie o tym, że no on raczej się nadaje do tego, żeby tylko streamować gry i właśnie się wchodzić do walki. Nie? Krezusem biznesu na pewno nie będzie. Robiąc takie ruchy, na przykład jak niewyłączenie streama i ugadywanie jakichś deali. No ale Palnichow to nieistotne. Tak czy inaczej wygrał swoją walkę i uważam, że powinien dać jeszcze na to nowy rewanż. Publiczności nie szczędził kolejnych ostrych słów pod adresem swojego rywala, który z kolei najpierw w cudzysłowie upajał się hejtem ze strony widzów, a następnie podkreślił, że był gotowy do dalszej walki i nie był zadowolony z tego, że sędzia przerwał walkę. Co więcej, Marcoń zarówno w przemowie po walce, jak i w wywiadach stwierdził, że on od początku chciał walczyć z Szelim w MMA w klatce rzymskiej i zapewnił, że na takich zasadach to jego ręka zostałaby uniesiona ku górze, gdyż przez dłuższy czas przygotowywał się właśnie do tej formuły. Ogromną niechęć ze strony sporej części widzów wobec Marconia dało się odczuć, gdy schodził on do szatni w drodze, do której poza gwizdami i bluzgami doszło do małej awantury z udziałem jednego z kibiców, który opluł Natana. Trochę słabe to zachowanie. W wywiadach w Mediarumie Marcoń przyznał, że miał nieco inny gameplan, który zakładał zmęczenie Szeligi w dwóch pierwszych rundach, a następnie ruszenie na niego w trzeciej. Jednak kolokwialnie tam mówiąc, powiedzieli, żeby siedział w momencie, gdy udało mu się go trafić i chciał pójść za ciosem, co nie skończyło się dla niego najlepiej. Dodał, że nie pomogło mu także spore obciążenie psychiczne oraz nieodpowiednie podejście, z którym wychodził do oktagonu, wynikające z tego, że na przestrzeni ostatnich niespełna dwóch miesięcy stoczył aż 4 pojedynki i czuł się przebodźcowany. I w zasadzie wziął tą walkę wbrew sobie, za namową federacji. Ja byłem przebodźcowany. Ja muszę czuć, że coś mi sprawia przyjemność, a nie kasę, bo ja się zgodziłem tylko dlatego, żeby pomóc federacji, grzecznie mówiąc. Okay. Dlatego się zgodziłem, żeby zrobić show. I tyle, ja tego już jakby nie czułem, byłem przebodźcowany. To jest za dużo walk, ciągle jakieś konferencje, tutaj Denisy, tutaj jakieś... Też ma swoje piętno, nie? Jak się cały czas dymy jakieś robi, więc... Na prime, nie dziwię się, ja go nie bronię, bo... walczyć na tej gali,
zawalczyłem i to był mój błąd. Następnie w klatce pojawili się Łukasz Tuszol-Tuszyński oraz to było dobre starcie. Pojedynku był mający bardzo dużą przewagę warunków fizycznych reprezentant Bungie, który jednak od samego początku starcia znalazł się w defensywie. Jako iż aktualny zawodnik klubu KPS Weszło rzucił się na niego równo z gongiem rozpoczynającym pojedynek i usiłował, mówiąc kolokwialnie, urwać mu głowę. Tuszyński dość szybko opanował jednak sytuację i zaczął korzystać ze swoich gabarytów, wyprowadzając szybkie i zróżnicowane kombinacje, wśród których nie brakło nawet backfistów. A że jego ciosy ważyły znacznie więcej, to Kosa bardzo wyraźnie je odczuwał. I jeszcze do końca pierwszej rundy był liczony przez sędziego aż trzykrotnie. Dwa razy po upadkach na deski oktagonu, a raz nawet na stojąco. W związku z czym sędzia był zmuszony przerwać starcie. Po tym starciu powróciliśmy do zmagań turniejowych i w pierwszym półfinale zawodów zmierzyli się Wiewiór oraz, mimo wielu kontrowersji, zdolny do walki Amadeusz Ferrari. Było to starcie, na które tutaj się jakiś niedosyt, jak wiadomo, panowie mieli za sobą olbrzymi wręcz konflikt, w który wmieszany zostali również członkowie rodzin obu panów. Amadi zapowiadał przed turniejem życiową formę i pewne zwycięstwo w całym formacie. Jednak w trakcie walki z Maxem nie było widać progresu. Ferrariemu w dalszym ciągu brakowało techniki i bazował on praktycznie tylko na tzw. wiatrakach, które tym razem okazały się mało skuteczne. Pojedynek był co prawda dość wyrównany, jednak Max, podobnie jak podczas ich poprzedniego bezpośredniego starcia, przez większość czasu kontrolował przebieg walki, będąc aktywniejszym i przede wszystkim znacznie celniejszym zawodnikiem. O ile również nie zrobił on Amadeuszowi zbyt dużej krzywdy w oktagonie, o tyle był skuteczniejszy i częściej go punktował. Między innymi dzięki kopnięciom oraz kolanom. Amadi zdecydował się na zryw dopiero w końcówce walki. Jednak schowany za szczelną gardą Wiewiór zdołał przetrwać jego nawałnicę ciosów i po końcowym gongu został określony przez sędziów jednogłośnym zwycięzcą pierwszego półfinału, w związku z czym miał już pewność, że z Krakowa wyjedzie bogatszy o minimum 500 000 zł. Po ogłoszeniu werdyktu roześmiany Max skierował w stronę Amadiego gesty środkowymi palcami swoich dłoni. Amadeusz po tym pojedynku zarówno na swoim Insta Stories, jak i w wywiadach przyznał, że nie ma pewności co do słuszności werdyktu, wskazując przede wszystkim na to, że Wiewiór miał znacznie bardziej obitą twarz w porównaniu do jego, na której... Ale to nie wygrywa i ja się tutaj przychylam w stronę właśnie tego werdyktu na Wiewiura. Wiewiór wygrał w moim odczuciu ze względu na to, że no punktował. Może to i są friki, może powinny być jakieś inne standardy oceniania, ale widzę, że ta gala zmierza w kierunku kontraktowania zawodników, którzy już coś potrafią. I Fame MMA nie kojarzy się stricte takimi dziomkami, którzy nie umieją walczyć. I uważam, że sędziowanie powinno być coraz bardziej to takie restrykcyjne. Typowo wręcz bym, no zawodowe to za dużo powiedziane, ale wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, ogląda sobie friki, czy w tej chwili Fame'y, bo Fame odbija od wszystkich innych federacji frykowych pod względem właśnie sędziowania i umiejętności technicznych zawodników. Dlatego wiele ludzi oglądających uważa, że tam powinna się lać krew i ciągle się powinni bić. A wygrywanie walk owszem polega na biciu się, ale i również punktowaniu, zaznaczaniu swojej obecności w rundzie i swojej dominacji technicznej. Co Wiewiór robił skutecznie i czasami wiele pojedynków nawet w UFC jest takich, że na przykład zawodnik wygląda, jakby stoczył, nie wiem, 50 pojedynków w międzyczasie, no ale skutecznie punktował przeciwnika i wygrywa, albo ma rozwaloną całą twarz, ale wygrał tak w perspektywie właśnie w MMA, wygrał przez jakieś tam, nie wiem, no ten, przez techniczny knockout na zawodniku, czy jednym uderzeniem, gdzie drugi zawodnik nie ma nawet śladu, tylko po prostu został trafiony w punkt i spadł. Albo przez submission, czyli jakąś tam technikę kończącą w parterze, więc no, takie spłakanie się, dopóki Ferrari nie przestanie płakać na Insta, że przegrał przez bolące jajka, czy przez kurcz w łydce i nie nauczy się podstawy, nie nauczy się techniki, nie będzie technicznie uderzał, bo no, Wiewiór w tym momencie, Adrian Polak, nie wiem, jest wyżej, ale na pewno Wiewiór jest o klasę wyżej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek umiejętności, i to było widać, dlatego wygrał turniej. A no Ferrari to jest taki typowy zadymiarz, nie? Gość, który wychodzi przed klub i rozjeżdża wszystkich. I to niczym się nie różni od takiego zawodnika Vicky Dajła.
Nie miał w zasadzie ani śladu, co ma świadczyć o tym, że jego ciosy były bardziej znaczące i tym lepiej punktowane. Co więcej, Ferrari po obejrzeniu walki dodał, że to on częściej trafiał Maxa w twarz. I może nie bezpośrednio, ale dość jasno zasugerował, że nie do końca zgadza się z werdyktem. No to jest paradoks, kurwa, bo też istnieje coś takiego jak ciosy znaczące. Spójrzcie na moją twarz. Tyle są znaczące ciosy wybiura. A spójrzcie na jego twarz po walce ze mną. Złamany nos, krew, kurwa. Trafiłem go więcej razy, brej. Wyobraź sobie, że rozpierasz komuś łeb i dowiadujesz się, że ej, w sumie on wygrał. Jakby tego było mało, a ma... No ale tak, wiewiórka kopał, wiewiórka skutecznie punktował w tym momencie, kiedy powinien punktować lewe proste, gdzieś tam jakieś sierpy, jakieś obijanie bebechów, częstotliwość uderzeń, zdecydowanie pewnie więcej razy trafił go gdzieś, niekoniecznie w twarz, kopnięcia też się liczyły. Mateusz w wywiadzie dla MMA na bieżąco wyznał, że chwilę przed walką złapał go bardzo mocny skurcz łydki. No i pomimo, że zgłosił go sędziemu, ten nie sprawdził tego, czy jest on zdolny do walki i zamiast dać mu czas na zwalczenie spięcia mięśniowego, kazał mu wyjść do oktagonu. A Mateusz podkreślił, że nie chce szukać wymówek, ale jednocześnie przyznał, że skurcz znacznie wpłynął na jego dyspozycję w oktagonie, gdyż przez ponad połowę pojedynku musiał walczyć z dyskomfortem i miał ograniczone możliwości ruchowe. Sędzia powinien sprawdzić, czy jestem chyba zdolny do walki i tak dalej. No i on mi mówi: wejdź walcz ze skurczem. Poważnie? Mam walczyć ze skurczem? Nie możemy poczekać 15-20 minut, niech mi ktoś to rozmasuje? Ja walczyłem z sobą, żeby chodzić. Miałem coś takie. Co ja mam zrobić? Mówię, przecież jak ja się teraz położę, to jest game over. Tylko wiesz, o co jestem zły? Skoro zawodnik mówi, że ma skurcz, to walcz ze skurczem? Przez pół walki walczyłem z tym skurczem i gdzieś na ostatnie dwie minuty puściło. Mówię, dobra, czas przejść do ataku. Amadi obarczył winą za tę sytuację Federację Fame, która nie zadbała o odpowiednie wykwalifikowanie sędziów, co w połączeniu z wątpliwym dla niego werdyktem sprawia, że bardzo poważnie zastanawia się nad całkowitym odejściem z organizacji. Ja kocham Fame, to wydaje mi się, że czas odejść, wiesz, miał wygrać ten potencjalnie dobry w oczach ludzi. Co te pytania, odchodzisz czy nie? Tak. Raczej tak. Nie chcę powiedzieć, że na 100%, ale wydaje mi się, że i całym, nie? Dzień po gali Ferrari wstawił na swoim Instastories swego rodzaju aktualizację dotyczącą jego przyszłości w Federacji Fame, stawiając swego rodzaju ultimatum, według którego jest w stanie powrócić do jej szeregów, gdy zostaną spełnione jego dwa warunki. Przemyślałem te mordeczki, dwa warunki do mojego powrotu. Rewanż, bo chcę udowodnić, że jestem lepszy i wyjść sędziów odpowiedzialnych za to, że powiedziałem, że mam skurcz i zamiast rozmasować mi to powinni medycy, to powiedzieli, że mam walczyć ze skurczem. Piłka po ich stronie. Wiewiór z kolei nie miał żadnej wątpliwości co do słuszności werdyktu, powołując się przede wszystkim na jednogłośną decyzję sędziów. Max po walce opowiedział także o tak zwanej gierkach psychologicznych, którymi Amadeusz próbował wyprowadzić go z równowagi podczas starcia. Mogą się pomylić, ale nie pięciu naraz. Podczas walki nawet do mnie mówił i tą twoją laskę, albo nawet nie chcę mówić, bo nie pamiętam, czy nawet nie wyzywał jej wtedy, nie nazwał ją jakąś szmatą czy coś takiego, nie? W klatce jeszcze próbował mnie sprowokować potem, nie? Ale się nie dałem, po prostu robiłem swoje. W drugim półfinale zmierzyli się Dawid Malczyński oraz Joseph Bratan, a więc zawodnicy dysponujący niemal identycznymi warunkami fizycznymi. Ogólnie rzecz biorąc, w pojedynku nie działo się zbyt wiele. Ale patrzcie na nich i możecie stwierdzić, że oni mają identyczne, że oni są identyczni. Obaj panowie. Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no nie sądzę, no to widać muskulaturę Bratana, widać muskulaturę Malczyńskiego, to było do przewidzenia. Bali się podjąć ryzyka i w zasadzie przeczekali sporą część walki, a interweniować musiał nawet sędzia Jarosz, który zachęcał ich do aktywniejszego udziału w starciu. Wydawało się, że w obliczu braku konkretniejszych akcji z obu stron starcie jest dość mocno remisowe. Aż w końcu na 30 sekund przed końcem pojedynku Bratan mocno trafił Dawida przez gardę, w związku z czym ten dosłownie na chwilę usiadł na macie i wściekły uderzył pięścią o podłoże, zdając sobie sprawę, co to oznacza w kontekście werdyktu. Do końca walki nic już się nie zmieniło. Jednogłośną decyzją sędziów drugim finalistą turnieju został Joseph Bratan. Po walce mikrofon w dłoń wziął Dawid Malczyński, który oficjalnie poinformował o zakończeniu flikowej kariery oraz serdecznie podziękował Federacji Fame MMA za wiele lat współpracy. Fajny chłopaczek, jak sam zaznaczył, był ustawiony finansowo i mógł otworzyć swój własny biznes. Weteran i były mistrz organizacji został nagrodzony przez widzów w krakowskiej Tauron Arenie gromkimi brawami. Jestem na to za stary, za mocno stopia, jest dużo młodych kotów. Naprawdę dziękuję Fame, na zawsze jesteś w moim sercu. Następnie w klatce pojawił się Dariusz, Daro, Lech Kaźmierczuk i Marcin Ksajomajkut. Wiele osób zastanawiało się, czy po spektakularnym nokaucie na Lisie Darek będzie w stanie pójść za ciosem w starciu z niepokonanym założycielem Ksajo Industries. Mimo dość wyrównanego początku, podczas którego Darek szukał swoich szans w szybkich kombinacjach ciosów, nawet go trafił. Okazało się, że niespodzianki nie będzie. Najpierw Lew przyjął mocne, niskie kopnięcie, po którym zawył z bólu i zaczął delikatnie kuleć. Po chwili, mimo swojego naporu, nadział się na szybki, kontrujący cios, po którym nie zdołał przetrwać liczenia. Jak pokazały powtórki, cios nie był tak naprawdę zbyt czysty i ledwie drasnął Darka w głowę, a mimo tego ten zdecydował się nie podnosić w trakcie liczenia, w związku z czym można śmiało powiedzieć, że przy okazji tego pojedynku byliśmy świadkami powrotu starego, bardzo mocno wyczulonego na jakiekolwiek uderzenie w twarz Kaźmierczuka. W co-main evencie gali w starciu na nie zasadach co tam się stało. Mi się wydaje, że on po prostu dostał oczodu
I ogólnie może nie było tam jakieś specjalnie mocno, ale wystarczająco po to, żeby mu ten oczodół albo pękł, albo coś się z nim stało, nie? Miał przymknięte to jedno oko. No, cios w głowę na pewno był, ale ja to widziałem troszeczkę z bliższej perspektywy i bliżej sobie to wycofałem. Tutaj są zła perspektywa, jest inaczej to widać, nie? Na zbliżeniu było widać, że przyjął dosłownie gdzieś na łuk brwiowy w tej okolicy i zjechało. Nie było to, wydaje mi się, że to był bardzo mocny lewy. To chyba lewą ręką, albo chyba był lewy prosty, chyba wjechał, nadział się na to. Tam też niewiele brakowało, tak naprawdę Xayo też odczuł jedno uderzenie lwa, więc darł lew. I co tam jeszcze było? Aha, no nie uważam, że Daro się położył po prostu od tak. A tam widzieliście też jeszcze jedno, te kopnięcie na udo, niby niskie kopnięcie, ale tam weszło na udo, prawdopodobnie zahaczył paluchem o mięsień, a to też jest bolesne, dlatego zaczął utykać. A być tam jeszcze jakaś stara kontuzja, to nie tak jak to widzicie, nie? To nie jest też jego formuła, tak jak on powiedział, ale też starcie było spoko. Od początku starcie miało bardzo wyrównany przebieg. Boxdel jako jedyny korzystał w klatce z kopnięć i widać było, że ta taktyka zdaje egzamin. Ponieważ Cassius odczuł niskie kopnięcia w jego wykonaniu i zaczął nawet delikatnie kuleć. W odwecie zasypywał jednak głowę Barona swoimi kombinacjami ciosów, gdy tylko ten szukał skrócenia dystansu. Od drugiej rundy widoczne były już dość wyraźne problemy kondycyjne Boxdela, który stał się znacznie mniej aktywny i dość często szukał klinczu. Oraz tak zwanego brudnego boksu polegającego na walce w zwarciu, praktycznie w ogóle nie korzystając już ze swoich nóg. Tymczasem Cassius nadal był świeży, a walka na same pięści była dla niego rzecz jasna wodą na młyn. W związku z czym zaczęła zarysowywać się jego przewaga w tym pojedynku. 3 z 5 sędziów po 2 rundach wytypował remis. Natomiast 2 widziało do tej pory obie rundy zgarnięte przez Życińskiego. Jasne stało się więc, że Boxdel musi podkręcić tempo, jeśli zamierza walczyć o pełną pulę. Jednak piętrzące się braki kondycyjne odebrały mu szansę na zwycięstwo. Walczący w swoim stylu Cassius w 3. odsłonie starcia bardzo aktywnie obijał Boxdela i o ile jego ciosy nie robiły na zmęczonym rywalu żadnego wrażenia, to ze spokojem wypunktował on włodarza federacji, zaznaczając swoją przewagę w rundzie numer 3. W końcu, po wyjątkowo długim podliczaniu punktów No ten problem był właśnie, że to co mówiłem wcześniej, czyli że no każda walka to już są inne troszeczkę, inny rodzaj walki i inni sędziowie, którzy punktują to jak ktoś zaznacza swoją obecność w danej walce i oni to punktują. No. Tak naprawdę moglibyśmy, jeżeli chodzi o freakowo, moglibyśmy się pokusić, że mógłby być remis i dogrywka. Tylko po co, jak Boxdel już nie miał siły? Na pewno skończyłoby się to jakimś, nie wiem, no, zawałem serca. Ale jeżeli chodzi o samą walkę Boxdel z Cassio, ja byłem mega sercem, byłem za Boxdelem, ale widziałem, że Cassio już tam wygra, nie? Lata doświadczenia, jednak ta kondycja, nawet jeżeli człowiek nie robi nic ze swoim ciałem i idzie na okres przygotowawczy, idzie na 12 treningów jednostek treningowych przez cały okres treningowy, przygotowawczy, to ta kondycja, którą ma się z wcześniej, ona nie unika, nie znika, to wystarczy parę, zostaje mi pamięć mięśniowa itp. itd., a z tego co wiem, Kas już przestał pić, więc też jest inna siła. I inaczej to wygląda. Zresztą są jeszcze środki, które się stosuje, żeby mieć przynajmniej te 15 minut z bomby, nie? Sędziowskich, podczas którego obaj zawodnicy prezentowali w klatce swoje układy taneczne, niejednogłośnym zwycięzcą starcia w stosunku 4-1 został ogłoszony Cassius Życiński. Tu powinien być jeszcze rewanżyk i może dojdzie do rewanżu. Tylko Boxdel musi się naprawdę postarać o kondycję. A podejrzewam, że z ostatnich doniesień, które tam coś tam było, że on się chce odciąć od internetu, nie wiem czy to będzie miało skutek. Nie wiem, zobaczymy. Cassio w wywiadach po walce przyznał, że nieco zlekceważył Boxdela, gdyż jego całe przygotowania składały się jedynie z 6 treningów, a Baron postawił mu opór. Dodał, że walka nieco zmniejszyła jego ładunek negatywnych emocji względem Michała i oddał mu szacunek za skrzyżowanie rękawic. Jednak w dalszym ciągu nie jest przekonany co do jego moralności i wciąż odczuwa do niego mały niesmak. Boxdel także oddał szacunek za walkę Cassiuszowi i przyznał, że wygrał zasłużenie. Dodał, że Życiński był dla niego dobrym testem, przed walką z kolejnymi celebrytami, których ma na oku. Zanim jednak dojdzie do kolejnych walk czy też innych internetowych ruchów Michała, zdaje się, że będziemy
będziemy musieli trochę poczekać. Gdyż jak sam zainteresowany przyznał w wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego, trudna medialna przeprawa z Casio, ostatnie afery, w których uczestniczył i idąca za nimi nagonka, znacznie odbiła się na jego stanie psychicznym. I czuje się wyczerpany oraz zagubiony. W związku z czym chce zrobić sobie detoks od internetu lub przynajmniej ograniczyć swoją obecność w sieci. Boxdel przyznał także, że sam po części zapracował sobie na swój los. Jak się na ciebie patrzy na korytarzu przechodząc, no wyglądałeś jak wrak człowieka. No trochę tak, no ale sam sobie na to zapracowałem, nie? Trochę. Swoimi kurwymi ruchami i śliskimi akcjami. No jakby ja to jestem świadomy tego, dlatego też chcę sobie zrobić detoks trochę od sieci, nie? Nie chcę robić czegoś takiego, że wiesz, że teraz nie będzie mnie rok na przykład, nie? Bo jakieś aferki bym sobie odpalił, nie? Ale trochę częstotliwość zmniejszyć, odbić trochę. Trzeba przyznać, że już chwilę później w tym samym wywiadzie mieliśmy przykład tego, jak Michał jest zagubiony. Ja w ogóle nie chcę z nikim gadać, z żadnym influ, bo dzisiaj to nie ma w ogóle sensu. Podajesz komuś grabę, a on zaraz wypierdoli na ciebie taśmę. No. Teraz się kumplujesz z Sylwestrem, a przed chwilą powiedziałeś, że nie chcesz podawać graby komuś, kto wrzuca na ciebie taśmę. A, mocne. No nie, to są twoje słowa, to jest mocne. Jakby, no w sumie, to trochę pokazuje takie coś, że jest, widzisz, no ja jestem zagubiony, kurwa. W końcu nadszedł czas na wielki finał turnieju i przy okazji main event jubileuszowej gali, w której zmierzył się Wiewiór oraz Joseph Datan. Obaj panowie co oczywiste podeszli do tego starcia ze sporym szacunkiem wobec siebie i nie chcieli zbytnio zaryzykować. W pierwszej rundzie presję nakładał Wiewiór i mimo niewielu skutecznych akcji, wydawało się, że ta część starcia może zostać zapisana na jego korzyść. Tymczasem na pół minuty przed końcem tej odsłony Max podczas swojego naporu nadział się na soczystego prostego w wykonaniu Josepha i był liczony. W związku z czym runda padła łupem reprezentanta GM2L. Druga część pojedynku miała podobny przebieg do pierwszej, przy czym Wiewiór zdawał sobie sprawę z tego, że musi gonić wynik i starał się być jeszcze aktywniejszy. Joseph umiejętnie korzystał jednak ze swojej przewagi warunków fizycznych i nie pozwalał zbytnio zbliżyć się do siebie Wiewiórce. Jednak pod koniec rundy jego czujność została uśpiona, a Max wykonał efektowny backfist, po którym raper wylądował na deskach i tak naprawdę wszystko zaczął. Gdzie tutaj mówili, że ten backfist nie był wcale taki skuteczny, a był skuteczny, widać to na powtórkach. Było się od nowa, co zostało de facto potwierdzone przez sędziów, którzy wypunktowali dwie rundy starcia na remis. W trzeciej rundzie mieliśmy więc do czynienia z wojną nerwów. Obaj panowie nie chcieli popełnić żadnego błędu i nie kwapili się do zbyt zdecydowanych ataków. Ostatnia odsłona była bardzo wyrównana i ciężko z perspektywy widza ocenić, na czyją poszła korzyść, ponieważ Joseph korzystał ze swoich długich nóg, by odpychać od siebie rywala i zaznaczać w ten sposób swoją przewagę. Natomiast Max wykonał pojedyncze zrywy z seriami ciosów, po których bratan był zmuszony się wycofać. Ostatecznie byliśmy świadkami najbardziej dramatycznego z możliwych rozstrzygnięć, ponieważ werdykt sędziów w tym pojedynku był niejednogłośny. Decyzją trzech z dwóch sędziów, zwycięzcą wielkiego turnieju K1 w kategorii do 80 kg i czeku na 1,5 miliona złotych został specjalista od MMA Maksymilian Wiewiór-Wiewiórka. Jak to zwykle bywa w przypadku tak równych walk, a szczególnie w przypadku tej, w której w grę wchodziły olbrzymie pieniądze, werdykt nie dla wszystkich był satysfakcjonujący. I przede wszystkim przegrane pojedynków wraz z bratem nie ukrywali swojego niezadowolenia oraz złości wobec sędziów. Zabrali na to człowieku, kurwa, dominacja szedł jak burza, kurwa. Tutaj była walka trochę wyrównana, ale nie ma chuja. Pojawiło się także sporo komentarzy podających w wątpliwość słuszność werdyktu. Jednak zdaje się, że przeważają te, według których Max zwyciężył zasłużenie. Joseph po walce w ogóle nie zabrał głosu ani u siebie na Instagramie, ani nie pojawił się na żadnym wywiadzie i jedynie jego brat Alberto zabrał głos w wywiadzie dla Kaniowskiego. No najlepiej z nich wszystkich wyglądał, nie? Tak szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że no troszkę niedoceniony zawodnik. Ale może dostanie jakiś angaż ciekawego przeciwnika, będzie mógł się odgryźć i zarobić jakiś pieniążek taki solidniejszy. Reprezentant GM2L oceniając walkę już na chłodno przyznał, że była ona bardzo wyrównana. I aby rozwiać wątpliwości, powinno dojść do dogrywki i dodatkowej odsłony, w której wszystko zostałoby rozstrzygnięte. Z kolei zwycięzca pojedynku i nowo upieczony milioner nie rozwodził się nad słusznością werdyktu. Choć przyznał, że przed decyzją czuł, iż to on wygrał to starcie, jednak nie był tego w 100% pewny. Wiewiór poinformował także, że całą wygraną planuje zainwestować. Między innymi w nieruchomości, a konkretnie tak zwane flipy. Popek i jego feralne zachowanie wobec psa niedawno wstrząsnęło polskim internetem. Raper ma na swoim koncie jednak wiele innych bardzo kontrowersyjnych akcji, które zostały zebrane w jednym materiale na kanale Freak Internetu. Jeśli interesuje Cię ten temat, zachęcam do kliknięcia w odnośnik. Nie na wiem, czy my chcemy to obejrzeć, może sobie jutro obejrzymy Freak Internetu, może coś ciekawszego będzie. Na dzisiaj to chyba będzie koniec, jeżeli chodzi o info i chyba z tego Freak Internetu. No to jest 7 minut, nie chce mi się tego oglądać. Szczerze powiedziawszy. Chociaż... możemy, ale też w jakimś przyspieszeniu zobaczymy, co tutaj ciekawego coś będzie nam powiedziane. 7 minut możemy poświęcić jeszcze. I tak mamy do 1,5 godziny max. Nam bardziej znany jako... Dobra, jedziemy sobie z tym jeszcze temacikiem. Ja tylko się odniosę do poprzedniego filmu. Ja oceniam galę tak, bym powiedział, 8 na 10.
bo niektóre aspekty mi się nie podobały. Szczerze powinni zrobić jeszcze z dodać walki kobiet, ze względu na to, że są, czekają zawodniczki, które powinny jeszcze walczyć i są w miarę, że tak powiem, dobrymi, na pewno dobrze by się to klikało. No i zobaczymy na ten jubileusz, jak najbardziej ok, jedna z lepszych gal, ale chyba nie wiem, czy najlepsza. Nie wiem, no ciężko mi to ocenić. Tak czy inaczej, czekamy na 21, zobaczymy, co tam będzie się działo. No tym akcentem to zakończę. Więcej nic nie muszę mówić, raczej wszystkie, poza tym jeszcze tylko wspomnę, że wszystkie pojedynki raczej były dobrze ocenione. Ja nie uważam, żeby sędziowie się gdziekolwiek pomylili, jeżeli chodzi nawet o walkę tą kontrowersyjną Bratana z Wiewiórem. Uważam, że Wiewiór zasłużył na to zwycięstwo. Jedyne, gdzie najbardziej kontrowersja siadła, to jest jednak krycha z Amadeuszem Ferrari. Ja uważam, że Ferrarka niepotrzebnie zmarnował tylko kupony, zmarnował tylko czas widzom. Uważam, że nie powinni się uginać pod względem Ferrariego i dać mu spokój, a w jego miejsce zaangażować jakiegoś zawodnika, który da może mniejsze show, ale lepszą walkę. I oni w tym kierunku powinni iść. To jest moja tylko opinia. Ale dobra, zobaczymy, co tam. Fryk internetu. No tu są doniesienia, stare doniesienia. I nie wiem, czy coś nowego będzie, ale zobaczymy. Popek. Człowiek, który jest uznawany za bardzo kontrowersyjnego twórcę. Raper, aktor i były zawodnik MMA. W trakcie swojej wieloletniej kariery nieraz dopuszczał się haniebnych czynów oraz przekraczał granice przyzwoitości. Od ulicznego rapera, który był poszukiwany listem gończym, przeszedł długą drogę do człowieka, który bawił się muzyką oraz swoim wizerunkiem, z którego nauczył się czerpać finansowe korzyści. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i aktualna lista kłopotów rapera coraz bardziej się wydłuża oraz jest on potępiany za swoje czyny, których dopuszczał się w niedawnym okresie czasu. Lecz cofnijmy się o kilka lat wstecz i przypomnijmy sobie różne kontrowersyjne zachowania Popka. Wszystko zaczęło się w 2012 roku i tak też był on najbardziej kluczowym rokiem dla rapera pod względem wizerunkowym. Paweł początkowo postanawia wytatuować sobie oczy na czarno. Jak sam zaznaczył, zrobił to tylko dla siebie, żeby być w 100% kompletny, a nie dla popularności. Sam zabieg odbył się w Anglii. Cała metamorfoza jego gałek ocznych polegała na wstrzyknięciu tuszu pod powierzchnię gałki ocznej. Zabieg przebiegł bardzo szybko i sam Popek był zaskoczony krótkim czasem wykonania tego zabiegu. Początkowo oczy Pawła wyglądały na niekompletnie zamazane i pokrywały tylko część gałki ocznej, ale następnego dnia efekt był już całkowity. Ciekawostką jest to, że przez kolejne parę dni zdarzało mu się płakać na zielono. Następną rzeczą, której podjął się Popek, a czego zwykły szary człowiek raczej by nie zrobił, to powieszenie się na hakach. W maju 2012 roku na kanale... On się powiesił na tych hakach. Kurde, ja zapomniałem o tym. Van Entertainment, czyli brytyjskiego studia nagrań, do którego należał Popek, wyszedł odcinek zza kulis do powstawania numeru pod nazwą Pain Be My Guest. Na materiale Popek pokazuje nam, jak doszło do całego procesu przyczepienia się hakami do sufitu, a urywki są ukazane w klipie utworu. Wracając do tego samego studia i tego samego tatuatora, u którego wytatuował sobie oczy, Popek podjął się tam jeszcze jednego zabiegu, lecz nie było to związane z tatuażami, natomiast postanowił on podjąć się zabiegu skalifikacji, w której, jak zapewne wszyscy wiedzą, wyciął sobie on kawałek skóry z prawego policzka. Niestety nie możemy wam pokazać tego zabiegu w materiale, lecz wszystko dalej jest dostępne na YouTubie. Poprzez swój kontrowersyjny wygląd Popek zaczął być bardziej kojarzony przez to, co zrobił ze swoją twarzą, aniżeli przez to, że jest on raperem i wydał on mnóstwo kawałków. W międzyczasie pojawia się w amerykańskim programie, w którym komentują różne dziwne rzeczy i wtedy trafili na wyczyn Popka, w którym tatuował sobie oczy. Podobno podczas emisji programu widziało go miliony osób i dzięki temu stał się on jeszcze bardziej rozpoznawalny w Londynie. Niestety, będąc idolem dla młodzieży, niektórzy z nich postanowili utożsamić się z Popkiem, poszli w jego ślady i nierozsądne czyny. Pewien nastolatek z Kalisza postanowił upodobnić się do swojego idola i amatorsko usunął sobie fragment skóry, który miał być odwzorowaniem twarzy rapera. Ale z tego co ja wiem, to był fejur. Że to było pomalowane po prostu. Udostępniając i chwaląc się swoimi zdjęciami w mediach po zabiegu, w komentarzach ludzie masowo zaczęli wyśmiewać się z jego czynu, a sam król Albanii na Facebooku skomentował zachowanie nastolatka następującymi słowami. Nie będzie zdjęcia chłopaka po skaryfikacji. Należy mu się lanie od mamy, a nie rozgłos. Jedną z innych historii związanych ze skaryfikacją Popka i jego skórą, która została mu odcięta, jest sytuacja, w której Popek nakarmił nią młodego chłopaka. W jednej z angielskich knajp postanowił on zamówić jednego burgera dla młodzieńca i po odebraniu zamówienia przed podaniem go chłopakowi, Paweł wyciągnął z zakrwawionej lateksowej rękawiczki swój kawałek odcięty
tego policzka, który trzymał w zamrażarce przez 3 tygodnie i włożył mu go do burgera. Prześmiewczo nazwał to danie faceburgerem. Nic nieświadomy chłopak z uśmiechem i ze smakiem na twarzy zjadł całego burgera. Po całej sytuacji OPEC postanowił pokazać nagranie nastolatkowi, na którym widać dokładnie, jak wkłada swój kawałek skóry do burgera. Chłopak chyba sam do końca nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego zjadł burgera z takim dodatkiem. Jak się później okazało, po dużej ilości negatywnych komentarzy pod materiałem na temat zachowania Popka, postanowił on wyznać, dlaczego to akurat jemu zaserwował tego burgera i jak się okazało, nie był to przypadkowy chłopak, tylko była to zemsta za to, że nastolatek wykiwał w jakiś sposób znajomego Pawła. Ciekawostką jest to, że w Kielcach powstał lokal o takiej samej nazwie, jakiej Popek użył dla tego burgera, a mianowicie Faceburger. Kolejnym abstrakcyjnym czynem, którego dopuścił się Popek, była sytuacja, która wydarzyła się w Kolumbii. Raper wyleciał do Ameryki Południowej, aby nagrywać nowe kawałki oraz nagrać piosenkę na swoją ex z Włocławka, gdyż aktualnie wtedy mieli ze sobą napięku. Jednak nie o tym tutaj mowa, lecz o fakcie, że przebywając w Kolumbii, Popek postanowił wciągnąć biały proszek z grobu Pablo Escobara. Zostając już przy nielegalnych używkach, Popek został zaproszony do programu Demakijaż prowadzonego przez Krzysztofa Ibisza. Raper w szczerej rozmowie opowiedział o swoim życiu prywatnym, pierwszych miłościach oraz o problemach z nielegalnymi środkami. Dwa razy byłem w śpiączce, raz 6 miesięcy, a później 8. Po tym pierwszym, jak się pomodliłem po swojemu do Boga i poprosiłem go, żeby pozwolił mi chodzić i mówić i dostałem tę szansę, wyszedłem z tego szpitala, obiecując sobie, że już nigdy tego nie zrobię, a po godzinie byłem w tym samym pubie. Przyjąłem taką porcję LSD, że wpadłem znowu do tej samej rzeki i zasnąłem na 8 miesięcy. Mówił w programie Raper. Aktualnie chyba śmiało można przyznać... Serio? On... Tego to ja nie widziałem. Że Popek przechodzi przez najgorszy okres w swoim życiu. Wiele razy wydawało się, że Popek wychodzi na prostą. Nieraz zapowiadał abstynencję oraz detoks od wszystkich używek, lecz demony rapera za każdym razem okazywały się zbyt silne. Ostatnia afera z nagraniem z nim w roli głównej, na którym mówi o skandalicznych zamiarach wobec pewnej kobiety i jej dwóch psów, jeszcze bardziej pogrążyła rapera. Cała ta sytuacja odbiła się wielkim echem w internecie i nie tylko. Sam zainteresowany odniósł się do całej sprawy, przepraszając i tłumacząc, że był to głupi żart z jego strony i jego zachowanie wynikało z przyjmowania zbyt dużej ilości różnych środków odurzających. Zaprzeczył również, że dokonał czynów, o których mówił na nagraniu. Siemanko, chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w swojej karierze i patrząc na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam bane w głowie po narkotykach i alkoholu. Powiem po prostu, jak było. P***ło mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny. Nie dałem żadnych owczarków. Nie s***ałem prostytutce do ryja. No ch*** na maksa, nie? Ale no n***ałem. Przepraszam, to nie było śmieszne. Powiedział w krótkim wideo. Na gorąco skomentował to były trener Popka oraz wielki miłośnik zwierząt Marcin Różalski. Były mistrz KSW. Różalski to tam z nim pojechał, to równo. W bardzo ostrych słowach wypowiedział się na temat zachowania Pawła. Można powiedzieć, że zmieszał go z błotem i ma nadzieję, że środowisko go wyklnie, a ludzie będą pluć na niego na ulicy. Na sam koniec Marcin zażyczył Popkowi najgorszego, czego można zażyczyć drugiej osobie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie subskrypcję. Nic produktywnego, nic nowego. Wszystko to, co wiedziałem, a może wy nie widzieliście, no tak czy inaczej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd newsów. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy na YouTubie coś jest ciekawego, ale już chyba nie, to są krychy. Wiem, że ciemny ekran jest spoko, ale ja sobie to przeglądam. Świat polityki nie wchodzimy, nie ma sensu. Pracownicy, którzy odeszli 27 minut temu, to sklep Sydry leci. Ale to sobie zostawimy na jutro, bo może coś nowego wyjdzie, ale... Chyba po konferencjach i galach i tym wszystkim wszystko spadło, spadły emocje, więc tak na dobrą sprawę jesteśmy, jakby nie patrzeć na finiszu. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd internetów. Nic już nie widzę takiego solidnego, co powinniśmy oglądać. Sobie tylko szybciutko tu.